Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kiedy powinien być chrzest? Przede wszystkim chrzest powinien być wtedy, kiedy człowiek jest przygotowany, kiedy wie, co się z nim dzieje, do czego dostępuje, kiedy ma przekazaną wiarę. Czyli najlepiej po katechumenacie, kiedy człowiek już został tak moralnie i intelektualnie przygotowany do tego, co ma się stać. I odpowiedniejszym momentem, aby udzielić Chrztu Świętego, jest Pascha, czyli sobotni wieczór, wieczór, kiedy Kościół czci zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Sobotni wieczór, kiedy czeka na zmartwychwstanie, kiedy odprawia liturgię, podczas której święci ogień, wodę. I w tym właśnie, w tej liturgii paschalnej, tak uroczystej, tak wspaniałej, powinno odbywać się też chrzest dorosłych, chrzest katechumenów. I tak było od samego początku. Był to albo dzień, właśnie sobota, czyli niedziela zmartwychwstania, wigilia niedzieli zmartwychwstania, albo też zesłanie Ducha Świętego. I w ten dzień rzeczywiście chrzest wygląda przepięknie. Ja miałem tylko raz szczęście uczestniczyć w chrzcie wprawdzie małego dziecka podczas liturgii, ale wtedy naprawdę Pascha wygląda zupełnie inaczej, uroczyście, bo świętujemy tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa i tajemnicę Chrztu Świętego, że tam myśmy się narodzili. Właśnie w tym momencie rodzi się Kościół, w momencie zmartwychwstania, kiedy jest chrzest, wtedy my zostajemy włączeni w ciało Jezusa Chrystusa. I dlatego zachęcam was, jeżeli będziecie mieli kiedyś możliwość, wybór jakikolwiek, to zachęcam was, żeby wasze dzieci, wnuki były chrzczone właśnie w sobotę, w Wigilię Paschalną, w Wigilię Zmartwychwstania Pana Jezusa. To jest ten najwłaściwszy moment, żeby go ochrzcić. Jeżeli nie, chrzcimy dzieci w niedzielę, żeby miały też właśnie, każda niedziela jest wspomnieniem, pamiątką Zmartwychwstania Pana Jezusa i nie tylko dlatego, że ksiądz tak chce, bo chciałby, żeby było podczas mszy świętej, żeby ludzie widzieli, ale to jest dlatego, że niedziela jest tym naturalnym dniem świętowania Zmartwychwstania, a chrzest jest bardzo mocno, fundamentalnie związany ze zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Z wyjściem ze śmierci do życia, bo chrzest jest przejściem ze śmierci do życia. Ja będę teraz wam tak po kolei opowiadał te momenty. Chrzest, zwyczajny obrzęd Chrztu Świętego dzieci. W tym, który najbardziej znacie, który najbardziej jesteście świadomi, też w którym będziecie uczestniczyć, ale też dlatego, żebyście sami bardziej byli świadomi, kiedy będziecie sami świadkami Chrztu Świętego. I normalnie rodzice przynoszą dziecko do chrztu, stają w drzwiach i wtedy ksiądz wychodzi do drzwi i wprowadza to dziecko, tego kandydata do chrztu, do kościoła. Wprowadza go tak, jak się wprowadza osobę niewtajemniczoną w coś, wielką tajemnicę. Wprowadza do wspólnoty, wprowadza do miejsca, które od tego momentu stanie się domem, bo od tego momentu ochrzczony będzie dzieckiem Bożym i świątynia, Kościół, a przede wszystkim wspólnota Kościoła będą rodziną i domem tego nowo ochrzczonego dziecka. Dlatego kapłan wprowadza uroczyście, z radością, wyrażając radość zmartwychwstania,
wprowadza kandydata do Chrztu Świętego do Kościoła. I zazwyczaj chrzest jest sprawowany w momencie, w czasie Eucharystii. Eucharystii, podczas której Jezus umiera, zmartwychwstaje. Właśnie w czasie Eucharystii. Kiedy kapłan wprowadzi w tej małej procesji kandydata do już miejsca przewodniczenia przed ołtarz, to odbywa się taki krótki dialog po pozdrowieniu, po naznaczeniu krzyża, po znaku Krzyża Świętego. Kapłan pyta rodziców, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka? I wtedy rodzice odpowiadają, jakie imię wybrali. I dziś też warto byłoby wspomnieć o tej ważności imienia. Imię najczęściej dajemy jakiegoś świętego. Na drugie możemy dać imię, które nam się bardziej podoba, ale generalnie starajmy się dawać imię jakiegoś świętego, dlatego że w imieniu też jest zawarte pewne... No na przykład moje imię, Krzysztof mam na imię, z greckiego brzmi Christoforos, ten, który niesie Chrystusa, niosący Chrystusa. Moje imię to oznacza. Anna oznacza łagodna, łaskawa. Stanisław oznacza... jest od słowa sława. I są różne imiona też wywodzące się z pogaństwa, które zostały ochrzczone przez to, że ktoś, kto je nosił, został świętym. I oczywiście nowe imiona też mogą być. Natomiast pięknie jest nadawać imiona świętych. I taka mała anegdotka. Kiedyś przyniosiono dziecko do chrztu i ojciec mówił, że chciałby nadać mu takie imię, ale to imię było bardzo dziwne, takie niechrześcijańskie, nowe, jakieś takie nowa moda. A proboszcz mówi, słuchaj, co ty będziesz tutaj dawał takim dziecku takie pogańskie imię? Mówi, masz tutaj litanię do wszystkich świętych i wybierz sobie imię jakiegoś świętego. No ten otworzył tę litanię, zaczyna się, już mam. Tak szybko wybrałeś? Tak, a niech będzie Kyrie Eleison. Pierwsze lepsze. To jest anegdota, ale zastanawiajmy się zawsze, jak wybieramy imię dziecku, żeby to imię o coś oznaczało. Bardzo często w Starym Testamencie imiona, które były nadawane, były wynikiem właśnie jakichś przemyśleń czy zdarzeń, które się podczas porodu działy. Ja już w tej chwili nie będę przypominał dokładnie tych rzeczy, ale warto zwrócić uwagę na znaczenie imienia. Co ono będzie oznaczać, to imię. I mówimy, że wybraliśmy takie imię dla swojego dziecka. Potem celebrant spytał, o co prosicie Kościół Boży dla na przykład Andrzeja? I zazwyczaj odpowiadamy o chrzest. Ale mogą być jeszcze inne warianty. Rodzice mogą wtedy powiedzieć o wiarę, albo o łaskę Chrystusa, albo o przyjęcie do Kościoła, albo o życie wieczne. Popatrzcie, wszystkie te odpowiedzi są prawidłowe, poprawne i każda z nich oznacza jakąś wielką, jeden z aspektów tego, czym jest chrzest. Czyli chrzest jest przyjęciem wiary, jest łaską Chrystusa, jest też przyjęciem do Kościoła i jest życiem wiecznym. To, co mi się najbardziej podoba, to, że można poprosić o życie wieczne podczas właśnie chrztu, bo chrzest daje nam życie wieczne, otwiera nam bramy życia wiecznego, otwiera nam bramy nieba. Chrzest jest tym sakramentem, który czyni nas zupełnie kimś nowym, kimś, kto jest przeznaczony do życia wiecznego. I to jest wiara chrześcijańska, wiara w zmartwychwstanie, wiara w życie wieczne. Czyli chrzest jest prośbą o świętość, jest prośbą o to, aby ten, który przyjmuje chrzest, miał życie wieczne. I
zawsze jest to związane, bo dlaczego my chrzcimy? Chrzcimy dlatego, żeby dziecko miało życie wieczne. Amen. Pan z wami. Niech was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.